Czy zamek w Iłży wymaga kolejnego remontu? Nowe oświetlenie na ulicy Zakopiańskiej. Radom może zyskać nawet 200 milionów złotych rocznie. Informacje telewizji Dami, Michał Kaczor, zapraszam. Zlasowana zaprawa czy złe zabezpieczenie korony murów? Zamek w Iłży remontowany był niespełna 3 lata temu, a być może wymaga już kolejnego remontu. Przeprowadzona ekspertyza konserwatorska wykazała liczne błędy i uchybienia w wykonywanych w 2021 roku pracach. Jakość wykonanych prac remontowych na Zamku Górnym w Iłży budzi kontrowersje wśród mieszkańców miasta już od dawna. Jeszcze w 2022 roku na zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków została wykonana 40-stronicowa ekspertyza konserwatorska, na podstawie której stwierdzono liczne uchybienia. Teraz burmistrz miasta przekazał raport do opinii publicznej. Jest wiele zastrzeżeń co do jakości wykonania tych prac, pewnych przemyśleń konserwatorskich czy projektowych. W związku z powyższym potwierdza się to, co widzieliśmy, stwierdziliśmy organoleptycznie. Musimy dążyć do tego, żeby te usterki zostały naprawione, żeby ten obiekt mógł służyć mieszkańcom i turystom. W trakcie wykonanej ekspertyzy stwierdzono liczne uchybienia techniczne, a także braki w dopracowaniu detalów architektonicznych. W ocenie konserwatorskiej zapisano m.in. uwagi dotyczące stanu zaprawy, stanu nadproży okiennych i drzwiowych, a także sposobu zabezpieczenia korony murów. W raporcie zwrócono również uwagę na system odwodnienia, który może nie spełniać swojej funkcji. Na całym obiekcie widać znaczne ubytki zaprawy, silnie zlasowaną zaprawę na koronie muru. Zaprawa jest na tyle słabo związana w spoinach, że daje się wydłubywać palcem. Przyczyną tego zjawiska mogą być zarówno źle dobrane składniki, jak również wykonywanie prac w zbyt niskich temperaturach. Oględziny wizualne wskazują, że do prac murarskich zastosowano zaprawę wapienną, opartą na historycznej recepturze, ale charakteryzującą się słabym wiązaniem. Obecnie zamek jest po przeglądzie budowlany, także ma dopuszczenie do zwiedzania, natomiast faktycznie dochodzi do rozwarstwienia pewnych spoin w zabudowie, tej nadbudowie, która została dokonana w 2021 roku. Według konserwatorów przeprowadzających ekspertyzę problemy zaczęły się już na etapie dokumentacji projektowej, która nie określała głównych założeń konserwatorskich umożliwiających prawidłowe określenie zakresu prac remontowych. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie załatwione polubownie, że ten obiekt będzie już spełniał nasze oczekiwania i turystów. Mam nadzieję, że te usterki zostaną wszystkie usunięte w ramach gwarancji. Jak podkreśla burmistrz Iłży, miasto będzie dążyło do rozwiązania tej sprawy. O dalszych losach iłżeckiego zamku zadecyduje najbliższe spotkanie burmistrza miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków i wykonawcą ostatniego remontu. Do sprawy będziemy wracać. Z Iłży dla telewizji Dami Weronika Sadowska. Na ulicy Zakopiańskiej pojawiło się nowe oświetlenie uliczne. To jeden z elementów projektu Miasto Przyjaznych Zmian. Zakopiańska łączy ulicę Działkową i Godowską na radomskim Młodzianowie. Droga została utwardzona jeszcze w 2016 roku. Teraz przyszedł czas na realizację oświetlenia. Inwestycja jest jednym z elementów projektu Miasto Przyjaznych Zmian. Po wschodniej stronie ulicy stanęło 19 latarni, a na każdej z nich została zainstalowana oprawa typu LED. 2016 rok to moment, w którym na ulicy Zakopiańskiej pojawił się asfalt. W tym momencie możemy mówić o tym, że ulica Zakopiańska już jest nie tylko równa, ale także dobrze doświetlona. 19 8-metrowych latarni pojawiło się wzdłuż tej ulicy i to jest taki pierwszy namacalny akt tego programu, który został nazwany Miastem Przyjaznych Zmian. Inwestycja kosztowała 130 tysięcy złotych. Prace zakończyły się 2 miesiące przed planowanym terminem. Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak szacuje Radosław Witkowski, prezydent Radomia, miasto na zmianach mogłoby zyskać rocznie od 100 do 200 milionów złotych. O potrzebie reformy finansowania samorządów włodarze gmin mówili od wielu lat. Konkretne działania w tej sprawie podjął nowy rząd, który po kilku miesiącach prac przedstawił projekt ustawy. W przypadku Radomia miasto według wstępnych wyliczeń ma zyskać rocznie od 100 do 200 milionów złotych. Jak mówi prezydent Radosław Witkowski, to dużo, ale samorządowcy nie są do końca zadowoleni z zaproponowanych zmian. Nasze oczekiwania były dużo większe.
Przy czym trzeba zauważyć, że jest to dopiero projekt ustawy przed pracą w polskim parlamencie i przed konsultacjami z korporacjami samorządowymi, takimi jak Zarząd Miast Polskich. Po raz kolejny pojawi się problem właśnie luki w edukacji. I o tej luce w edukacji będziemy w ciągu najbliższych kilku tygodni w trakcie procesu legislacyjnego z polskim rządem rozmawiać. Nie widzę przestrzeni dzisiaj finansowej do tego, żeby Radom zyskał ekstra 200 milionów złotych. Mówię ekstra w całości budżetu, bo oczywiście można powiedzieć, że Radom w samych podatkach będzie miał więcej, ale nie będzie dostawał jakichś subwencji. Czytaj na przykład subwencji oświatowej i zastąpimy to inną nazwą, ale na koniec dnia okazuje się, że wcale tych pieniędzy więcej nie ma. To będzie bardzo trudna reforma, choć potrzebna. Ministerstwo Finansów szacuje, że dochody jednostek samorządu terytorialnego po wprowadzeniu nowej ustawy wzrosną w 2025 roku o 16 miliardów złotych w stosunku do obowiązującego systemu. Blisko 50-kilometrową trasę będą mieli do pokonania uczestnicy najbliższej wyprawy rowerowej Co za jazda. Tym razem pojadą do Czarnolasu w gminie Policzna. Prognoza na najbliższą niedzielę przewiduje częściowe zachmurzenie, 27 stopni Celsjusza, delikatny wiaterek i brak opadów. To idealne warunki na naszą kolejną wyprawę rowerową Co za jazda. Spotykamy się o godzinie 9.30 na rynku przed Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Do Czarnolasu wyruszymy o 10.00. Rowerzyści do pokonania będą mieli blisko 50-kilometrową trasę, którą zaplanował prezes Stowarzyszenia Co za jazda Rafał Tatarek. Postój zaplanowano na terenie OSP w Goździe. Meta będzie zlokalizowana w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Do Czarnolasu te 40 parę kilometrów musi być, bo tam po prostu fizycznie tyle jest. Jedziemy sobie, można powiedzieć, prawą stroną torów, troszeczkę przez tereny szutrowe, leśne, także szosowych rowerów nie polecamy. Tym razem będzie troszeczkę jazdy terenowej. W czasie przejazdu przez miasto peleton pilotowany i zabezpieczany jest przez służby. Aby zapewnić możliwość asekuracji na skrzyżowaniach, przez całe miasto jedziemy wyłącznie prawym pasem w zwartej grupie. Poza granicami miasta kończy się zorganizowany przejazd. Każdy może poruszać się własnym tempem. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wszystkich zasad bezpiecznej jazdy. Poruszamy się prawą stroną z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Jak zwykle, trasa od granic miasta jest oznakowana. Pamiętajcie, że od tego roku zmieniły się zasady rejestracji. Nie można się zapisać na wyprawę za pomocą SMS-a, ale przez Decathlon Go. Cała instrukcja dotycząca rejestracji dostępna jest na portalu cozadzień.pl. To już wszystko w tym wydaniu informacji i telewizji DAM. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.